Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam Was dzisiaj na 11 dzień Vlogmas. Zapraszam do oglądania. Łapka w górę i oglądamy. Jak widzicie, tym razem nie zaczynam z domu. Trochę trzęsie, ale wiadomo jak to, drogi nasze. I słuchajcie, jadę teraz na nagrania, ale jeszcze nic nie zdradzam. Zobaczycie, jak będę na miejscu, co tam będzie się działo. Także zapraszam do oglądania. Hejka, dotarłam właśnie na miejsce i jesteśmy na nagraniach. Zaraz Wam pokażę, co tutaj robimy. Uwaga, uwaga, nagrywam vloga. Kto mi pomaga? Ale biało. Kto mi pomacha do vloga? Każdy chyba. Dzień dobry. Dzień dobry. Zobaczcie, gdzie jesteśmy dzisiaj. Kto poznaje te miejscóweczki? Co tu się dzieje? No dośpiewaj. Wiesz, co się liczy? Szacunek ludzi ulicy. Dokładnie tak. Ale kapselek wezmę, bo jest super. Zabierę. Idziemy nagrywać. Czapka świętego Mikołaja. Za duża. O, taki jestem Mikołaj. O. Tutaj? Guzia, siema, siemanko. Cześć. Siemanko. Hejka, kochani, zobaczcie, gdzie jestem. A, nie widać tego. Jestem ogólnie pod Pałacem Kultury. Skończyliśmy nasze nagrania, ale pada taki deszcz i nagrywaliśmy tutaj, słuchajcie, w plenerze, jak to się mówi, na deszczu. Trochę przemokliśmy, także zaraz się zwijamy do knajpki, coś zjeść, napić się czegoś ciepłego. A tam za mną są te tarasy, pokażę Wam. Choineczkę tam mamy, ale pogoda jest naprawdę strasznie deszczowa. Po nagraniach przyszliśmy do knajpy, która nazywa się Słoik. Jak widzicie, bardzo fajnie wygląda, kolorowo. A tutaj jest nasza herbatka zimowa. I przyszło jedzonko nasze. Hejo, patrzcie, z kim tu siedzę. Czekamy na jedzenie. Zuzia czeka na jedzenie, jeszcze nic nie ma. A u mnie mięsko. Także jesteśmy w knajpie o nazwie Słoik. Widzicie za mną tutaj w tle słoiki z różnymi rzeczami. Co zamówiła Glam Paula? Czy wy się zdziwicie? Słuchajcie, hashtag mięso, także steak jest. I soczek pomarańczowy. O, jedzonko przyszło. O, dziękuję bardzo. Co tam Zuzi zamówiłaś, powiedz? Placki ziemniaczane. Wygląda samo, fajnie wygląda. O, coś mi tu leci, także smacznego wszystkim życzę. Hejka, dzisiaj cały dzień pod parasolką. Idziemy w kolejne miejsce nagrywek po jedzonku. Potem chyba znów siadamy gdzieś usiąść, także dzisiaj taki oto dzień, zamieszanie. Ale potem Wam powiem, o co tu chodziło, co nagrywaliśmy. A zresztą widzieliście, gdzie nagrywałam, także pewnie się możecie domyślać. Zapomniałam otworzyć kalendarze adwentowych. Ale jak ich nie otwieram na początku, to oglądajcie uważnie do końca, bo zawsze na końcu to robię, także spokojnie, ja pamiętam. Dzisiaj mamy zielony Pałac Kultury i deszczowa Warszawa. Cześć Jasiu w ogóle, pozdrawiasz swoje firaneczki. Oczywiście, że pozdrawiam. Ciekawe, najbliższy odcinek tutaj? Już niebawem. Są tu firanki? Są tam firaneczki u Pauli. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, widzę Pauli także. Jak po nagraniach? Bardzo męczące, ale bardzo fajne. Jest łapka w górę? No oczywiście, proszę, zawsze jest łapka w górę. Kto od Jasia? Łapka w górę. Dokładnie. No hejka, co tam się z tobą dzieje? To, że raz czy drugi ci nie wyszło, nie znaczy, że masz się poddawać. Witam serdecznie wszystkich widzów Pauli. Chciałbym Was pozdrowić, wszystkich pocałować, życzyć wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomyślności i wiele miłości z okazji przepięknych świąt. Niestety Paula zostawiła ten kanonka na stole, przez co mogę tutaj do Was wbić i z Wami porozmawiać, bo to jest za łuski. Nie będę jak Jasiu, nie będę mrużył oczu, ale pozdrawiam. Bardzo się cieszę, że mi coś nagrywacie, bo dzisiaj za dużo nie ponagrywałam, także super. No kiszy opowie żarcik. Nie znam. Robię takie przejście, patrz. Uwaga, moi drodzy. Nie mam płacę, co mi zamawiał, dam ci kanapki, jeszcze mam czasu, nie mogę? Idę lajkować, nie? Gołąbeczki, zakochana pana, wisielki, kakaula, miłość rośnie wokół. Ja polecam herbatka. Zobaczcie, jakie śmieszkowe lustro znalazłam. Kochani,
taki mały update. Tutaj proszę bardzo, Pałac Kultury zielony za mną. Dalej pada deszcz, a ja się zwijam do domu. Uwaga, dotarłam do domu. Czy powitają mnie pieski? Stelcie pogłaskę trzeba. A Fiwa się czai, nie przywita mnie. Tylko drepcze. Hejka. Już idę do ciebie. Cześć Fiwa. Oczywiście musi być powitanie, tak? Zrobisz kreta na powitanie? No. I jest kret, jest krecik na powitanie, proszę bardzo. Ejejej. Ojej. Zdech pies? Świrek. Ty idziesz spać, Fiba? Zasypiasz? Taki dzidziunek leży u mnie. O tak sobie leżymy. I ziewamy. Mój dzidzi. Śliczny. No to słuchajcie, czas na obiecane kalendarze adwentowe. Nie zapomniałam, tak jak mówiłam, tylko dzisiaj później otwieram. Zaczynamy od kalendarza z herbatkami, czyli numer 11. Co dzisiaj mamy do picia? Smażone migdały, wow! Jeśli chodzi o smażone migdały, jest to herbata czarna, cukrowe gwiazdki, co? Jabłka migdały, aromat płatki róży. Ja to biorę i otwieramy to, bo nie mogę się doczekać, jak to wygląda. Rozcinamy herbatkę, żeby zobaczyć, czy będą tu te cukrowe gwiazdki. Musicie to zobaczyć. Widzicie tą gwiazdkę tutaj? Ale słodko! Ale coś mało tych gwiazdek. No ale dobra, potem spróbujemy herbatę. No to czas teraz, słuchajcie, jeszcze na kawkę i zaraz przejdziemy do kosmetycznych kalendarzy, tylko musiałam wstać. Dobra, 11 jest na dole. Super. Marcepanową kawę dzisiaj mamy. No dobra, słuchajcie, lecimy z klinikiem. Tutaj widzę już 11 na górze i ciekawe, co w nim jest, ponieważ to też jest dość duże okienko. Płyn! Jej, słuchajcie, ale super! Jest to tonik. Ja akurat jedynki używałam. Jedynka mi się skończyła i planowałam wypróbować dwójkę. Akurat dwójka mi się trafiła w kalendarzu. I to dość duża pojemność, ale się cieszę. Super! No, dzisiaj kalendarzyki sprzyjają mi. Dobra, chodźmy z Douglasem może. Uwaga, ojej! To jest 11. Cóż my tu mamy? Czy to jakiś zapach? Chyba tak. Dokładnie, jest to próbka perfum, dość spora. Jak będę otwierać czekoladki, to sobie to wypróbuję i powącham. Co dalej? Słuchajcie, może biżuteria? Tak dla niepoznaki. 11. Tutaj jest okienko, proszę bardzo. Para tańcząca, walczyka być może. Jakiś pierścionek. Taki oto pierścionek, już go zakładam. Jak Wam się podoba pierścień? Taki świecący z cyrkoniami. Okej, następny kalendarzyk to NYX. 11 jest, patrzcie, jakieś takie egipskie klimaty. Ale intensywny kolor, ulala. Ej, nie mogę wyjąć. Kolor ten nazywa się Addis Abba. Ale patrzcie, jaki jest mocny, wow. Żaruwa. Następnie Tania Ber, już się zbliżamy do końca, bo ten kalendarz ma tylko 12 okienek. Tak, czyli przedostatnie na dziś. Wygląda mi to na lakier. Uwaga. Jaki ładny. Zobaczcie, jaki przepiękny odcień czerwony. Wow, naprawdę mega. Kosmetycznych został nam jeszcze ostatni Mad Beauty i przedostatnie okienko również, bo to też był 11-dniowy. Lecimy, 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 lecimy. Oj, oj, oj. Kurczę, tak ciężko się otwiera te ostatnie okienka. Powiem szczerze, ten kalendarz po prostu wygląda już strasznie. Ciężko się go otwiera. A mamy tutaj znów sól do kąpieli. Kosmetyki otworzone, teraz zabieramy się za czekoladki i żelki. Hejka, jestem. Słuchajcie, dzisiaj włosy prostowałam, a deszcz padł mi się tak jakoś pofalowały. Próbujemy herbatkę. Powiem Wam, że ciekawy smak, czuć te migdały, ale jest to herbata czarna, ja za takimi nie przypadam, ale myślę, że do czekoladki będzie jak najbardziej okej, ale może zanim czekoladki otworzymy żelki. Wasz ulubiony kalendarz tak naprawdę, mi też się on bardzo podoba. 11.
Uwaga, co będziemy tu mieli? To są te bałwanki, już to było kiedyś. No i następnie otwieramy milkowy kalendarz adwentowy. Jest 11, o, tutaj 11 przy reniferku, uwaga. To sanie. Tak, ja patrzę, słuchajcie, w podgląd zawsze. Wow. Tym razem gorsza wersja, bo bez białego w środku. A miałam jeszcze zobaczyć, jak te perfumki pachną, tylko... się odkręca? Nie wiem, zaraz coś popsuje. A, to są takie w kulce, to są jakieś śmieszne. Nie miałam jeszcze nigdy takich. Totalnie nie mój zapach, słuchajcie. Nie wiem, czym to pachnie, ale wącham i mówię nie. Mi się dużo rzeczy nie podoba, jeżeli chodzi o zapachy. Mam dwa swoje ulubione i ciężko mi dogodzić. To przyznam. I kochani, teraz zakończę tego vloga, bo jestem już po prostu zmęczona. Praktycznie cały dzień dzisiaj na nagrywkach spędziliśmy. Pogoda nam nie dopisała, ale było bardzo pozytywnie. Także mam nadzieję, że vlog Wam się spodobał. Jeśli tak, to poproszę o kciuki w górę. Zapraszam do zasubskrybowania kanału. Na dole czerwony przycisk subskrybuj, by dołączyć do grona mojej glam rodzinki. No i zapraszam już jutro na nowy film, ponieważ vlog masy to codzienne vlogi aż do świąt, a może i dłużej. Zobaczymy. Dzięki za oglądanie, buziaki. Pa, pa! A zdrabka, zapomniałam. Mamy dzisiaj 11, więc szukamy gwiazdki. Jak ją trafimy, to wygramy przypisaną do niej kwotę i niestety widzę już, że nie jest to gwiazdka i są to bębenki, ale zobaczcie, jaka kasa była do wygrania. 10 tysięcy aż, no niestety. Siedzę, montuję właśnie vloga i zobaczyłam, co Jasiu mi ponagrywał. Jasiu, jesteś hitem dzisiejszego vloga. Po prostu przejął kamerę dzisiaj chłopak i wygryzł mnie z tego kanału.